I zostało nam tak naprawdę. A spłyniemy sobie tą rzeką. Pójdźmy z prądem. Dlaczego by nie? Z tego co pamiętam, to z tamtego wodospadu można spokojnie spaść bez uszczerbku na zdrowiu. Będzie trochę szybciej. Proszę bardzo. Jesteśmy na dole. No też nie wiem, czy bardzo to skróciliśmy przez ten kąpiel. Tutaj na szczęście nie ma jeszcze węży. Długo byśmy nie pożyli w tej wodzie. Dobra, wejdziesz tu? A ja nie mów, że tu nie wejdziesz, panie. Dobra, tutaj wejdziesz. Jesteśmy znowu na stałym lądzie. Myślałem, że to się skończyło już dawno. I tu zrobimy jedną rzecz. Może? A, okej, dobra. Wiem, gdzie jeszcze jest ten bal. Przypomniało mi się teraz. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. No przecież tutaj jeszcze nie byliśmy. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Tej historii musi być jednak jakaś poprawa, gdy załatwiamy jej na wszystko. Tylko nie wiem, czy on się do nas odezwie w jakikolwiek sposób. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Nie można polegać od co? Nowicjusza. Ludzie zawsze. Jeśli myślisz, że... Pogadajmy lepiej o czymś innym. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Od razu to nie mój problem. No dobra, zagadajmy do któregoś, ale obawiam się, że to mi niewiele da. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać, od co? Pogadajmy lepiej o czymś innym. Nic prostszego. Porozmawiaj z młodszymi górą. Oni ci spodoba ci się. Na pewno. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. No, niech... Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. No właśnie, nie odezwie się. Mam już dość tej pach na linii. W historii musi być jednak ziarno prawdy. Niestety nie wiem, jak go... A, dobra, tu jest ktoś, kto się nazywa inaczej. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. A to może nam wiele dać? No rzuć tego jointa. Pewnie masz rację. Okej, okay, ale on jest chyba z jakiejś misji, jeżeli zawsze tu wstąpię. To samo. Już tutaj niewiele pamiętam. Niestety. Jak chyba nikogo nie ma, który by się nazywał w jakiś specyficzny sposób. Tam mnie wyrzucą od razu, znaczy nie wpuszczą mnie tam po prostu. Stój! No. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Nie pamiętam. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Tutaj mi nikt nie powie nic innego. To się chyba nigdy nie skończy. Może w dzisiejszych czasach na nic nie można polegać. Idziemy pobawić się w magię. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Mam już dość tej paplaniny. To nie było zbyt mądre. To... Lepiej się do tego nie mieszać. Czekaj, lepiej się z nich nie pakować. Myślałem, że to się skończy.
Pamiętacie, jak się podchodziło do tamtego bala przy świątyni? Czy on był taki nie do ruszenia? Dobra, stajmy mu centralnie przed twarzą, żeby przypadkiem nas nie przeoczył. I się uleczmy. A, nie możemy się uleczyć, bo nie jesteśmy ranni. Jak tu się najprościej zranić? Spadnięcie z jakiejś wysokości może nie być do końca przyjemne. Cześć, jestem... Parę nędznych bryłek. Czy mu zostały dialogi z nowego obozu, znaczy starego? Dobra, chodźmy na bagna, tam będą jakieś krwiopijce, to się pozwolimy trochę podessać. I tak to rozwiążemy. Dobra, tu jest bariera, to może nie tędy. Chociaż ona mnie też nie zabije, tylko mnie właśnie zrani na początku. Dobra, to idźmy w tą barierę. No, jest gitarza siema. No. Panie magu. No i co? Odezwiesz się do mnie? No panie magu. Użyłem przed chwilą magii. Wszystko w porządku. Dobra, to teraz jesteśmy mocno niezadowoleni z zaistniałej sytuacji i chyba sobie podarujemy. Ludzie zawsze gadają. Pogadajmy. W takim razie. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. No może jeszcze ten jeden ziom z przodu będzie miał jakieś runy, a czy w sensie ten czar usypiania, co wątpię. Zapewne masz rację. Tylko zachowaj to dla siebie. Mam już dość tej paplaniny. Od razu musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. Nie. Pokaż mi. Niech śnią. Dobra. Pójdziemy po prostu do nowego obozu i mam już w nosie tego ostatniego questa, nie będę marnował na to czasu. Mamy mapę, to spójrzmy, jak do tego obozu dojść najszybszą drogą. Najszybciej będzie przez las. No okej. Niech i tak będzie. Chociaż, dobrze myślę, to jest bagna, tutaj wchodzę do obozu, stąd wyszliśmy. Nie, bo ten obóz jest tutaj. No i tak będzie najszybciej przez las i potem przez tą rzekę. Dobra. Właśnie, tutaj w tej grze nie było minimapy.
Trzeba było wszystko dokładnie sobie sprawdzać na mapie. Potem się oczywiście już pamiętało, gdzie co jest. No ale nie od razu. No, jakbyśmy poszli tutaj idealnie na wprost, no ten obóz jest tam. A, przejdźmy tam klasycznie, po prostu obok nowego, starego obozu. Powybijajmy coś w tym lesie, tylko przeżyjmy oczywiście. Tam gdzieś jest cieniostwór, ale takie małe pokurcze tutaj możemy powybijać. Nie są na jednej strzale. Dalej jestem słaby. Dobra. Oj. No i przyszedł drugi. No i skończyło się kozakowanie. Dobra, to zrobimy tak, ja nagranie sobie wstrzymam i zobaczymy się już dla oglądających później po prostu w nowym obozie. No okej, więc dotarliśmy do nowego obozu. Wejdźmy do Laresa i zaciągnijmy się. Mam już dość tej paplaniny. Tutaj będzie trzeba ominąć tych debili, żeby nas nie zajmowali swoją paplaniną. To nie było zbyt mądre. Bardziej, że troszkę za słabi jeszcze jesteśmy, żeby lewusa obić. Ale możemy zrobić to po prostu tak. Przekazałem listę Diego. Świetnie. Rozmieściłem paru ludzi na drodze do starej kopalni. Strażnicy Torusa pewnie już gryzą ziemię. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Pewnie masz rację. Napadliście już na konwój? A gdzie... Pogadaj z Gornem. On... Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Czy to wystarczy, byście mnie przyjęli? Myślę, że tak. I mam dla ciebie mały prezent. Lepszy pancerz. No. Może nie jest to szczyt marzeń, ale zasłużyłeś na niego. I co mam robić dalej? Należysz teraz do naszej bandy. Możesz robić coś... Jeśli chcesz robić coś pożytecznego, pogadaj z Mordragiem i pomóż mu w sprawie sekty. Gdzie mogę? Na przykład u mnie. Mogę ci pokazać, jak zwiększyć twoją... No dobra, na razie nie potrzebujemy. Mamy wreszcie jakiś pancerz na sobie. Bidny, bo bidny, ale jest. I mamy pogadać z kimś...
Tylko z kim? Okej, okay. Zaniganego strażnika rozwiązaliśmy, receptury bractwa rozwiązaliśmy. Po prostu mi uznało za niezaliczone wszystkie ze starego obozu. Nie wiem dlaczego. Bo z nowego, znaczy na Bagdę, mi zaliczyło. Ciekawe. Dobra, zakończone misje, przyjęcie do nowego obozu. Dobra, szukamy Gorna. On był gdzieś po drugiej stronie. Lepiej się do tego nie mieszać. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Hej, nowa twarz! Kim jesteś? Nazywam się Gorn. Jestem najemnikiem w służbie magów. Jak to możliwe, że wziąłeś udział w jednym z napadów zorganizowanych przez tę bandę? A kto twierdzi, że wziąłem? Skąd mógłbyś wziąć taką ilość towaru, gdybyś nie uczestniczył w napadzie? Naprawdę myślisz, że taką ilość towaru można zabrać po jednym głupim napadzie? To znaczy, że uczestniczysz w nich regularnie? Nawet gdyby tak było, nie mógłbym ci o tym powiedzieć. Li dałby mi zdrowo popalić. Rozumiem. Czy w obozie są jeszcze wolne miejsca? Czy będę musiał wykopać kogoś z jego chaty? Chyba będziesz musiał. Jeśli naprawdę chcesz to zrobić, zacznij od krzyka. Złapał dla siebie chatę przy samym wejściu do jaskini. Była pusta, ale tak naprawdę należała do... Nas? No nas, najemników. Najemnicy i szkodniki starają się nie włazić sobie w drogę. Ludzie Laresa nie mają wstępu do tej części obozu. W sumie to drobiazg, ale sukinsyn nie zapytał nawet o pozwolenie. Tym szkodnikom nie można pozwolić na zbyt wiele, bo zrobią się nie do wytrzymania. Czym się... Lee zawarł z magami umowę. Zatrudnia najlepszych wojowników. Pilnujemy, żeby nikt... Magowie na... No okej, okay. Bo na razie do zobaczenia. Nie jesteśmy najemnikiem, tylko właśnie szkodnikiem. Dobra, rozwiążmy problem tego szkodnika. Witaj. Co słychać? Spad! Okej, czyli muszę go po prostu obić. Niestety. Co nie będzie bardzo proste. Schowaj broń! No, O! Piękny cios! Nigdy więcej! Dobra, pokonamy go bez problemu. Tak myślę. Już za moment. Schowaj broń! No, schowaj! No, on jest tak trochę zbugowany. Nawet trochę bardziej niż trochę. No i po walce! Nie chciałem go zabijać. Mam nadzieję, że nie. Jeśli szukasz kłopotów, to trafiłeś na właściwego człowieka. Odłóż to, albo dostaniesz. No chcę, naprawdę próbuję to odłożyć. Uwierz mi. Śmiesz we mnie celować, psie? Jeśli szukasz kłopotów. Dobra. Masz szczęście. Coś się zbugowało i go zabiliśmy. Ale on nie jest nam potrzebny do niczego, więc mogliśmy to zrobić. Niektórzy nigdy się nie nauczą.
teraz powinieneś być zadowolony, panie Torus. Nowy obóz poniósł niepowetowaną stratę i wygląda na to, że maczałeś w tym palce. Co? Do zobaczenia. Musisz uważać, nie było cukru niż przy obcym. Dobra, spieprzyliśmy tą misję. A sobie to zrobimy raz jeszcze. Bo jednak nie chcemy, żeby... No nie musimy go zabijać, no. Jakiś głupi błąd się wdarł. Więcej tego nie pr... No to jeszcze raz. Chociaż mi się wydawało, że ja z nim rozmawiałem jakoś normalnie. Co? No, ale chyba nie. I ten go obrobimy. No i po walce! Masz coś tu jeszcze ciekawego, zanim się podniesiesz z ziemi? O. Bidasz, piszczy. No nie była to wybitna walka, ale nie pożyjesz on jest dość zbagowany. Długo, żeby zdążyć tego pożałować. Ciągle szukasz. Zejdź mi z oczu. Porozmawiamy in... Na pewno. Okej, powinni być ze mnie teraz zadowoleni. Krzykacz przeniósł się już... Świetnie! Przed chwilą Torlov powiedział, że zamierza pokazać temu chłoptasiowi, gdzie jest... Do zobaczenia! Okej. To idziemy jeszcze zrobić jedną misję. Teraz powinno nam się już udać. A mianowicie pójdziemy zabić tego topielca. Który jest tutaj. Wszystko zapiszemy, bo nie wiadomo, jak ta walka się zakończy. Jeszcze sprawdzimy, czy nie mamy lepszej broni przypadkiem. I mamy. Ćwiekowana pałka albo lekki miecz strażnika. No, ona ma niby większe obrażenia. Ale jest dziwnie z... Czy on będzie po prostu dłuższy? No dobra, no chodźmy z tą pałką, ale... Jest też tańsza. Nie wiem, dziwna, wygląda na lepszą. Jeszcze zobaczmy łuki. Łuk też tu jest jakiś lepszy, jest kawalerski. Jest znacznie lepszy, aczkolwiek zawsze. Dobra, zobaczmy, czy damy radę topielcowi. Chodźmy, panie topielcu. O, tak jak się obawiałem. Albo będzie trwało to 5 lat, albo nie damy tej rady po prostu w tym momencie jeszcze. Za słabi jesteśmy. Thank you.
Dobra, zobaczymy tym mieczem, ale pewnie reakcja będzie bardzo podobna. Znaczy, możemy to załatwić też inaczej w sumie. Chodź tu, panie topielcu. Nie dostaniemy za ciebie doświadczenia, co prawda wtedy. Niestety. Chyba że jakimś farcem. No chodź tu, panie topielec. Dobra, może jeszcze jednak nie. Dobra, wyszedłeś? Wyszedłeś. Chodź tutaj, panie topielec. I tutaj będziesz miał pewien drobny problem. Nie ma pana topielca. Pogadajmy jeszcze z Kordem. Naszym przyszłym nauczycielem. Chciałbym nauczyć. Nie ma sprawy, ale to cię będzie kosztowało 30. Pięćdziesiąt sobie zaśpiewałeś. Bo już na drugim poziomie. No, także wrócimy. I teraz tak. Tutaj ewidentnie mamy spokój, więc podejdziemy do zioma od tamy, który tu był i teraz go nie ma. A jest, dobra. Dziękować Bogu. Witaj. Zadanie wykonane, panie. Zabiłem bestię. Świetnie, tak, ściągnąłem tu kilku ludzi Ryżowego Księcia, którzy pomogli mi naprawić uszkodzenia. Nareszcie mogę się porządnie wyspać. No. I idziemy do Mordraga. No panie, co tu się... Janie Pawle. Nie chciałem się kąpać. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Ludzie. To jeszcze sobie z nim zagadamy. Załatwiało się inaczej. To nie mój problem. Nie wyglądasz mi na zbyt zadowolony. Bo nie jest. Muszę się pozbyć dużego ładunku. Sprzedajesz towary z obozu. Tak, ale nie idzie mi na... Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Mógłbym ci pomóc sprzedać to ziele. Zapomnij o tym. Nie jestem aż tak pijany. Dałbyś nogę. Pewnie masz rację. Ludzie zawsze gadają. Proszę, łyknij sobie. Dzięki, kolego. Zawsze to samo. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Czekaj. Sam pomyśl. Dasz zapakować. Mi ziele i podzielimy się zyskami. Nie, jakoś sobie po... Tylko zachowaj to dla siebie. To się już więcej nie powtórzy. Inni nie powinni... Pokaż mi... Proszę. To się chyba nigdy nie skończy. No, okay. Takie sprawy załatwiało się inaczej. Możemy go obić, ale nie chcemy tego robić na razie. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Witaj, przyjacielu. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Kiedyś takie sprawy Witaj. Załatwiało się inaczej. Jak? Świetnie! Sprzedajemy tu naszą ryżówkę za parę bryłek rudy. Da się z tego wyżyć. W końcu co innego mogą chłopcy zrobić z ciężko za... To się skończyło już dawno temu. Pewnie, najlepiej. Chcę się napić. Nie ma nic za darmo! No, spodziewałem się, że nie ma nic za darmo. Ale ile ty masz tej rudy? Prawie nie masz. To się już więcej nie powtórzy. No to ja ci będę sprzedawał. Kiedyś takie Zawsze sprawy załatwiało się inaczej. Wy trochę również. Mam już. No, jakieś tam zdrowotne napoje. To jest spoko opcja. Ludzie zawsze gadają. Kupmy trochę strzał. Ludzie zawsze gadają. No dobra, zobaczymy, czy tyle uzbieram. To się już więcej nie powtórzy. Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Myślę, że Czekaj! Lepiej się w nic nie pakować! 152...
zawsze to samo. Lepiej się do tego nie mieszać. Mam już dość tej paplaniny. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Zawsze to samo. O, to jeszcze jedna strzałka. Proszę Kiedyś bardzo. Takie sprawy załatwiało się inaczej. To nie było zbyt... Pohandlowali. No i zobaczmy, panie Mordragu. Witaj! Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Może. Lares powiedział, że mam ci pomóc w tej sprawie. Widzisz? Gadają. Wiedziałem, że nie będę musiał sam się z tym męczyć. Chcesz, żebym zajął się tym w pojedynkę? Na pewno jakoś sobie poradzisz. Słuchaj, musisz koniecznie wywęszyć, co się kryje za tą całą historią z przywołaniem. Wiem, że te świry z sekty przygotowują się do wielkiego przywołania. I choć sam nie wierzę w śniącego, powiem ci jedno. Guru dysponują potężną magią. Dlatego tak uważnie musimy im patrzeć na palce. Nadążasz? To nie mój problem. Nie masz dla mnie żadnych dokładniejszych wskazówek? Porozmawiaj z Lesterem. Spędziłem kiedyś sporo czasu w obozie sekty, a on mi pomógł. Gość jest w porządku. Tylko zachowaj to dla siebie. Zobaczę, co się da zrobić. Jak tylko dowiesz się czegoś o ich zamiarach, zgłoś się do mnie. Lepiej się do tego nie mieszać. Tak już uczynia. W dzisiejszych czasach... Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Ot co? No więc okej. Lepiej się do tego... Idziemy dalej na obóz, na bagnie z powrotem w takim razie. Ale pierwszy sobie pozwiedzamy jeszcze ten nowy, przypomnimy sobie, co tu gdzie było. Ale to już innym razem. Także na ten moment wielkie dzięki za oglądających na żywo. A oglądających na YouTube zachęcam do łapek w górę, komentarzy i lajków. Chociaż to samo co łapka w górę. Dobra, rozpędziłem się trochę. Chcąc być standardowym youtuberem, muszę o to podobno prosić, bo tak jest podobno dobrze i tak podobno ma być. Także na ten moment dzięki i do zobaczenia w następnej części.